Panie mecenasie, tym razem, za drugim już razem, pan wojewoda przychylił się do uchwały radnych pana prezydenta Szełemeja i uchwała śmieciowa może wejść w życie. Śmieciowa, czyli ta, że no, nie możemy używać plastikowych przedmiotów w Wałbrzychu. Rzeczywiście uchwała ze stycznia tego roku została unieważniona przez wojewodę. Uchwała, która dotyczyła zakazu posiadania przedmiotów plastikowych w niektórych miejscach Wałbrzycha. Kilka miesięcy później okazało się, że ambicje prawotwórcy wałbrzyskiego nie ustają, że mamy do czynienia w dalszym ciągu z procesem tworzenia przepisów, które mają na celu zwalczanie posiadania przedmiotów plastikowych. No i oto mamy kolejną uchwałę z sierpnia 2020 roku, dokładnie z 20 sierpnia, uchwałę, która wprowadza nowe zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Wałbrzychu. Ta uchwała nie jest już tak daleko idąca jak jej poprzedniczka, dlatego że już nie jest suplementem do kodeksu wykroczeń, nie przewiduje kar grzywny za posiadanie przedmiotów plastikowych, nie posiada też zapisów, w których znajdują się zakazy absolutne, jakby bezwarunkowe. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju apelem, z rekomendacjami, ale także i z bardzo ciekawymi pojęciami prawnymi, z którymi ja osobiście do tej pory się nie spotykałem. I myślę tu szczególnie o pojęciu posiadania, które nie jest widoczne, czyli w niewidoczne posiadania, czyli coś, czego nie widać, ale i tak ma miejsce. Uchwała jest rzeczywiście bardzo ciekawa. Ona została uchwalona w okresie letnim, już nie spotkała się z taką reakcją mediów i mieszkańców. No nie było właściwie żadnej dyskusji na temat tej uchwały. Oczywiście sama Rada Miejska dyskusji nie podjęła i prawie że jednogłośnie tą uchwałę przyjęła. Natomiast rzeczywiście wojewoda już nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego, nie unieważnił tej uchwały. Ona jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Natomiast co ciekawe, wojewoda, mówiąc o tym, że nie unieważnia uchwały, jednocześnie wskazał na to, że powierza jakby temat interpretacji przepisów uchwały wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu, co no, przekładając jednak na język procedury sądowo-administracyjnej, no, świadczyć może o tym, że wojewoda jednak złoży skargę na tą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo jednak ma zastrzeżenia co do nieważności niektórych jej zapisów. Dlatego, że Wojewódzki Sąd Administracyjny co do zasady nie jest od interpretowania przepisów, od zajmowania się wykładnią. On ma tylko stwierdzić, czy coś jest ważne, czy nieważne, czy jest po prostu rozwiązaniem zgodnym z prawem, czy nie. Moim zdaniem powierzenie tego tematu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu no, wyjaśni jednak już ostatecznie legalność tej uchwały. Ja osobiście mam do niej bardzo dużo zastrzeżeń, dlatego że kolejny raz jest to uchwała, kolejny raz Rada Miejska podejmuje uchwałę, która jest dalej idąca w zapisach w posiadających restrykcje niż przepisy ustawowe. Czyli coś, co jest dopuszczalne na obszarze całego kraju, jest niedopuszczalne w niektórych miejscach Wałbrzycha. Czyli posiadanie kubeczka plastikowego, czy butelki plastikowej, siatki plastikowej na obszarze całego kraju, czy nawet w samolocie, na promie, w pociągu jest dopuszczalne, natomiast nie jest dopuszczalne na placu zabaw, w szkole czy w domu kultury w Wałbrzychu. Tym razem już rzeczywiście uchwała nie przewiduje sankcji, czyli nie będziemy musieli płacić grzywny za to, że posiadamy tą torbę plastikową. Natomiast jednocześnie zakaz jednak w uchwale się pojawia. I tu po pierwsze mam wątpliwości, czy warto tworzyć przepisy, które wprawdzie mają charakter wychowawczy, mają tworzyć pewien ład, pewien porządek społeczny, ale przepisy, które są niedoskonałe, bo nie posiadają sankcji. To znaczy to jest takie pojęcie, które znamy jeszcze z prawa rzymskiego,
lex imperfecte, czyli no, prawo niedoskonałe. No nie ma sankcji, więc po co takie prawo w ogóle tworzyć? No właśnie, a skoro tworzymy prawo bez sankcji, pytanie, czy warto? Czy Rada Miejska Wałbrzycha jest od tego, aby wychowywać no, dorosłych mieszkańców miasta, prawda? Aby kiwać mi palcem i mówić o tym, że no, możesz posiadać ten patyczek do balonika, czy torbę plastikową, czy butelkę z napojem plastikowym, ale w sposób niewidoczny. Czyli możesz posiadać w torbie, możesz schować gdzieś pod kurtkę, pod klapę marynarki, ale nie możesz posiadać w sposób widoczny, nie możesz udostępniać czy sprzedawać w sposób widoczny. No, czyli możesz w sposób niewidoczny. No, czyli taka trochę fikcja. No i trochę taka hipokryzja. Czyli jak coś robimy, ale tego nie widać, no to znaczy, że można, że to jest dobre. Ale jak już widać, no to znaczy, że jest to coś niedobrego. To jest rzeczywiście precedens. To jest nowe rozwiązanie w prawotwórstwie samorządowym. Bardzo ciekawe. Zobaczymy, co na to Wojewódzki Sąd Administracyjny. Natomiast no, ja mam wątpliwości, czy rzeczywiście Rada Miejska jest od tego, aby w ten sposób jakby o ten ład związany z ochroną środowiska walczyć, bo być może lepszym rozwiązaniem byłoby postawienie chociażby kilku pojemników do skupujących butelki plastikowe. No w ten sposób niektóre samorządy w Polsce próbują walczyć z plastikiem. U nas takich rozwiązań nie ma. Jest za to no, restrykcyjna uchwała, której tak nie można egzekwować. Panie mecenasie, mnie jeszcze zaciekawiło tłumaczenie pana wojewody, który powiedział, że podejmując taką, a nie inną decyzję, kierował się tym, że pan prezydent działał tutaj, posługując się dobrymi intencjami. No oczywiście w systemie prawa same intencje są ważne, natomiast nie są kluczowe. No, ważny jest zapis, treść przepisu, a nie to, jakie intencje miał prawotwórca, ustawodawca czy uchwałodawca. No dlatego, że... A kto będzie te intencje oceniał? Tu wkraczamy na taki bardzo grząski grunt filozoficzny, etyczny, moralny. O to chodzi. Dlatego, że wkraczamy już w przestrzeń filozofii prawa, w historii idei, filozofii idei. No wydaje się, że to nie jest zadanie dla prezydenta, radnych, wojewody czy nawet sądu administracyjnego.